Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Witamy wszystkich tegoż popołudnia. Jak widzimy, przeciwko Radiant siebie teraz stają dwie drużyny. Spróbuj zrandomować Mato przeciwko NotBadPig. Ja tu jestem dzisiaj z Wiochmanem na pierwszej grze. No i zobaczymy, jak to będzie. Best of Three, walka o ćwierćfinały. 1/16 finału. No, drabinka wygranych. I zaraz zobaczymy. No, lecą szybko. No, jak się nie mylę, to chyba obydwie drużyny nie przegrały żadnego pojedynku? Czy się mylę? Tak. Chyba NotBadPig, nie jestem pewien, ale spróbuj zrandomować na 100%. No, to oni na pewno nic nie przegrali, ale NotBadPig nie wiem, ale proszę. No tak, szybka lina, szybki zup, szybka spektra. No i dobrze. Podoba mi się. Chłopaki jak z automatu po prostu polecieli teraz. No właśnie. Lina i Zeus będą przeciwko siebie walczyć. No też można powiedzieć, taki pojedynek widziany już wiele, wiele razy. NotBadPig. Nie, ale coś oni przegrali. Zaraz zobaczę z kim. Niestety nie ma strony. No tak, strona. Tak mi się wydaje, że Defenders of the Autism i z Delicatessy oni przegrali. No tak, bo było Defenders of the Autism blisko wyjścia, ale niestety z Delicatessy Gaming przegrali i dlatego zostali tam, gdzie zostali. A widzimy tutaj NotBadPig. Delicatessy też tam były blisko, dość taka wyrównana tam ta grupa była. Five Gentlemen chyba tam jeszcze było. Nie, to była poprzednia grupa. No nic, nieważne, ale w każdym razie no udało się NotBadPig. Czekali, musieli czekać do końca, czy Defenders of the Autism jeszcze tam uda im się wyrównać. No niestety się im nie udało. No tak jak były wcześniej błyskawiczne piki, jeżeli chodzi o Zeusa i Spectre, no to i Linę, to teraz upakają. No, właśnie. Oho, i grubo. Nam się zrobiło teraz grubo. Spirit Breaker jest dobrą kontrolą na Zeusa. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Zawsze na mnie nazywa Avatar Stulejerza, jak na niego patrzę. To chyba nie on, nie? Czy on? Nie wiem, Mirahima przypomina. Mirahima? No. A to Rachmin, on chyba w hip-hopie śpiewał, tak? Tak, śpiewa. Pan czy gotuje. No, ale ja wiem, nie, to chyba nie będzie. No bo wątpię, żeby jakaś tam postać medialna miała takie zdjęcie. Bardziej znalezione w necie, ale ktoś ma pomysł i... To masz w awatarze? A ty masz tego chyba. To wiem, z Naruto. Uchiha któregoś. Chyba Itachi się nazywa, ale powiem szczerze, ani jednego odcinka nie oglądałem. A mam w awatarze. To czemu masz zdjęcie jego w awatarze? No tak sobie mam. Mi się uwidziało ileś lat temu, ale muszę sobie zmienić w końcu. To tak, nie mam pomysłu nigdy na co i kiedy, ale no nic, na razie zostaje. Pewnie na dniach, jak będę w końcu miał urlop, będzie czas się bawić pierdełkami. Ja przez długi czas miałem jakąś dupę, którą widziałem tylko raz, ale w necie jeszcze, ale była dobra. A teraz mam kota. Takiego dość specyficznego. Ale mamy tam Undainga, Morflinga, zbanowanego. No i jak to? Chłopaki na niego mówią? Dystrybutor? Dystrybutora? Dystrybutor. No ale czekam dalej. No, wiesz co, fajnie to wyglądało, jak tak właśnie mówiłem, że jak z karabiny polecieli. Lina, Zeus, Spectra, no, a później teraz taki zostaj. 10 seconds remaining. A to wczoraj widziałem, jak mecz komentowałeś, to chyba w którymś to niewiele brakło, a aby się ten czas skończył. Co, skończył czas? No tak było. No, skończył się tak, ostatecznie nie skończył, nie? Nie było randoma, ale... No, ale niewiele brakło.
No jak tak dalej pójdzie, chłopakom też? No, jak tak dalej pójdzie? A, jednak Dark Sir. Widzę, że mocno AOE lecą chłopaki. Mm-hmm. No, Dark Sir często bardzo ze Spectrum spotykany. Ale tak, no bo w sumie Dark Sir to jest taka postać, gdzie ona sobie spokojnie na offline poradzi solo, nawet musi być solo. No i może mieć nawet najlepszą farmę w grze. No a teraz, to żeby Spectre utrzymać przy życiu, no to zaraz bez problemu mogę sobie wziąć po supportu, które tam będą na linii. Chyba, że zdecydują się na coś do lasu. Reserve time. Kappa już. To ma powodę, też jakiegoś pana, jakiegoś innego. Ten stulejesz to ma młodzieńca, a ten Paros to ma takiego pana. Na Żyro, tak myślałem właśnie, że będzie. Przeciwko Spectrze, bardzo często pikowane. No i zobaczymy, kto będzie miał więcej farmy. Kto tutaj ugra. No ale twardy team ma not bad pick, bądź co bądź, chociaż Lina oczywiście ma swoje inne uroki. No, ma swoje uroki, nawet dwa. No dobra, może i więcej. Ale tak jak mówisz, że bardzo twardo to wygląda. Nawet ta Lina, która niby int heroza, ale jak ona dołoży Sceptera, później może jakąś Eftalinę czy coś takiego, to ona też ma około 2000 życia i nie mówiąc o mu speedzie. No a Gyrokopter to jest taka postać, kiedy w zasadzie nie robisz jej typowo lagi, tak? Tylko robisz... Jezus, na końcu Dominatora, to już masz armor, masz DMG, później Sangę i Yasha. Fajnie się buduje. No ale Windrangerka. Ten Lish, trochę tak. Znaczy bardzo dobry do obijania. Go slow, bardzo daleki zasięg, no i movement speed. No ale czekamy dalej. 10 seconds remaining. Ja bym chciał zobaczyć Junglera, nie wiem czy by pasował, ale chciałbym. Ale cię marzy. No właśnie zauważyłem, że jest. I na przykład w każdej grze praktycznie też pojawia się albo Bounty Hunter, Riki jest też bardzo często. Nie wiem czemu. Taka moda. Ale spróbuj zanotować. Niby wszystko spoko, tylko potrzebują coś, co jakby tak utrzyma tego midgame'a. No bo Spectra to wiadomo. Początek i midgame to średnio ona musi farmić, ale ktoś to po prostu będzie robił dla niej space'a i jak na razie tak średnio to widzę. No bo Dark Seer, no to nie no, jest mocny sam w sobie, bardzo, bardzo spoko, no ale co, ściany za każdym razem będzie rzucał? No nie no, cooldown nie pozwoli. Radiant Team Ban. A po drugiej stronie mamy coś takiego, Gero może sobie spokojnie farmić, Spirit Break, Alina i Midrangerka, lightowo. Zostaje ewentualnie ciągle dla not bad picków Crystal Maiden przez praliny. No faktycznie, tak skupiłem się na spróbuj zrandomować, nie? A no. Not bad pick, jako tako nie ma supporta, chyba że to miną zagrają z supa. No i teraz jak na linii? Co, double lane? No bo chyba, że ten Spirit będzie tam po prostu biegał po tej mapie, no ale... No nie wiem, to kto supportuje? On biega po mapie i supportuje? Teraz chyba coś tam wezmą. No w sumie dlatego może zbanowali też Dazzle. Po drugiej stronie ban Widżektora. Okej. Okay. Może tam się pojawi ta siostra Lee. Darcy na pewno by się ucieszył, cały czas full mana. A ja bym chciał zobaczyć Legionkę. Może średnio by to pasowało, ale chciałbym zobaczyć. Bo Legionka z Iron Shieldem wcale nie byłaby taka zła i nawet Windrunnerkę można by na start zabijać, jak użyje Windruna z tym Liszem. No ale tu chłopaki decydują, zobaczymy. A oni już chyba kiedyś Legionem grali. No i z lasów. Ale jest Jakiro na koniec. Radiant Team Pick. Dla spróbuj zrandomować, no. Czy na hitboxie chyba Alternate ktoś tam streamował, no jesteś tam zagraniczny, miesza z tym, ale oni wrzucili nie tyle co, a w sumie to można nazwać ankietą, po prostu, że mogłeś głosować, która twoim zdaniem drużyna wygra, nie? I ja myślę, że to trzeba powrzucać.
Nie jest ankieta na inboxie. Mogę dodać. 5 seconds remaining. Jak nie masz, jak to się robi po prostu na zasadzie 30 sekund, to tak, jak dłużej, no to ten, to odpuść, ale to jest fajna sprawa. Co prawda wygrana, a dobre obstawienie nic nie daje poza po prostu radością, tak? Ale Jakiro, no proszę, głowy smok. Ej, nie wiedziałem, że ta cała druga głowa jest taka czerwona. W sumie dodałem, no i działa nawet. No. Slada. Nie, mam swoje konto jeszcze. O, już głosują. Ale... Trzy ja też widzę. No, już są cztery, bo ja widzę z panelu. Biały Murzyn. Nie. Nieważne. Wszędzie. Nieważne. Dobra, wróćmy do meczu. Co? Dlaczego? Nikogo nie obróciłem. Nikogo nie chciałem, bo miało to być na mnie. Nieważne. No. No bo Slardarek, no. Zaczęli... Czekaj, jeszcze nie kupili. No tak, nie kupili przedmiotów, ale pewnie lina na sporcie. WRK nam idzie. No i Spirit Breaker z tą liną. No ale właśnie. Wy możecie głosować na hitboxie. Otworzyliśmy chwilę temu głosowanie. Kto według was wygra? Spróbuj zrandomować, czy not bad pick. A jak widzicie, gramy w systemie best of three. No i not bad pick zaczyna po stronie świetlistych. No i tak, Korzen gra na Spirit Breakerze, Andorach na Slardarze, stawką Windranger, Wiek, Żyrokopter i Lina, którą kieruje Nocny. Kaparos. O czym mówisz, o liczu? No i co? Świetliści zesmukowali się tutaj ukradkiem, natomiast nie znaleźli nikogo, więc szukał w krzakach złodziej, nie znalazł nic. Bo nie chciałbym powiedzieć zboczuch, ale Biochument tam już ma krzywe myśli. The battle begins. No. Zobaczymy też właśnie, czy społeczność będzie trafnie nam tutaj głosowała. Też będzie ciekawe, jaki bracket mamy na czacie. Zawsze się mówi 2K. Zobaczymy, czy będzie 5K. Co? Ale co 2 do 3? A. Mm-hmm.
No właśnie, ale mamy Darkseera, który jednak jest taką postacią, która może tam jakoś w jakiś tam sposób zatrzymywać jednak tego Kerry od farmy. A po drugiej stronie Slardar, który no już jest obijany bez na razie do... Chociaż nie, staty do... Ciekawe, na pierwszym poziomie, czy nie? Od Arambrancha, tak, tak, bo patrzę po tych przedmiotach, nie mogę znaleźć od czego. Oj! Szukali tego Darkseera, nie na nie trafiło, a? Oj, ale i rakietkę dodał! No właśnie, w rakietkę dodał gyrokopter i First Blood dla Notbed Pick. Lina się z niego cieszy. Tak, no kupiła buty z obcasem. Na dzień dobry. Także zadowolona kobieta jest na start. Slardar obijany. Dalej, tak jak mówiłem, no jemu będzie ciężkawo. Ciężkawo. Ciągle jeszcze nie dodaje żadnego skilla póki co. No, WR-ka zbiera runę. Na to wygląda. Dlatego czeka z tym skillem. No nie musi się póki co spieszyć, chociaż no jak widzimy pierwszy level ciągle. Darkseer już tam wraca z drugim. Spirit Breaker, natomiast za plecami. Znaczy co wiedzą, bo się zamyśliłem. Będzie niebieski bot szybko. Ale jest bliskie to wszystko, jak w kompendium. Normalnie. No w trzecim sezonie kompendium będzie dla polskiej, ale zobaczmy na razie Zeusa. Wchodzi tutaj korzen, nie było to za szybkie. Oj, to WR-ka tam obija. No powershota ma, ale jeszcze nie chce rzucać. No i tak nie spadnie ten Zeus. No właśnie, w kompendium i kto najwięcej razy padnie, więc to będzie easy. Akurat Targer, bo wszyscy mówią, że korzen. Ale dlaczego? Piszą, że 13 na Spirit Breaker. Tak słyszałem. Oj, tak. Co to? No dodał sprinta, ale już nie miał. On nie ma jakiejś do dżungli na razie, żeby zacząć cokolwiek. Na razie zrobił staka też nie. Znowu korzen tam obchodzi Zeusa na midzie. A mówisz Slardar, patrzę, no. I spadł znowu.
Tak. Oj, to co? Spirit Breaker. Szakle, ale... Gdzie nie wie... Oj, pisarz. Jolo, zapaś. Na razie Spirit Breakera gonią. Oj, blisko był. Tak. Tak spadł, ale złamał więcej kości. No i tyle. Ale tragedia, ja normalnie. Jest 5 minuta. Tak słabego Slardara to jeszcze nie widziałem, jeżeli chodzi o początek. No, aby się odbił na ich szczęście na Spirit Breaker. Jaki rozliczę, oni są tu na midzie. No ale w workach chciała iść po tą runę, ale no jednak się jej uda. Kolejną zabiera. Ale uciekł jeszcze spokojnie. Tak. No właśnie, to jest to, że właśnie Darkseer chociaż nie tak wiele zrobił, to i tak trochę tego żyrokoptera zatrzymał, a z hitów ta Spectra ma więcej znacznie. Oj, Zeus ult. No i Slardar kolejny raz spada. No, bo był w lesie, tak to by miał dalej pierwszy. Rok, ile zaraz będzie miał przy sobie. No biegnie Spirit Breaker na dół teraz do Darkseera. To dla Darkseera chyba. No i pięknie wyszło. Slardra, trzeci level złapał. Ale ładnie tutaj gra supportów właśnie mrocznych, bo sporo tam dał radę wyciągać te krypy, nic nie mógł złapać tego levela. A teraz korzen bardzo wysoko teraz, wysunięty. Ale biegnie teraz na pod. Żero na górze, co ciekawe teraz. Ciekawe dlaczego? Żeby Spectre zatrzymać? Jest tu Leech, schodzi teraz Jakiro. Oj, chcieliby zabić tego żyrokoptera, to wygląda.
No dramy będą, ale jeszcze nie. Potrwa chwilę. Jest Lina też. Biegnie Spirit Breaker. Spektra wysoko. Filicu. No i ulti dobrze rzucone. O! Dobre ulti Żyra, naprawdę dobre. Zeus ultuje, no. Udało się, Żyra koptery spadł. I Spektra to złapała i spokojnie ucieka. Dire's middle tower is under attack. Ice buffem. No ma Iron Talon, więc może wejść jednak do tej dżungli. Z runą niewidzialności Spirit Breaker teraz. Ale Zeus tutaj ofensywnie bardzo. To i pod wieżą póki co. Chyba widział. Spirit Breaker czeka teraz, ale tu właśnie Żyrokopter podejmują z Liną Licza i go zjedli szybko, a Spirit Breaker teraz wchodzi w Zeusa. I Zeus, oj, wyrzucił Spirit Breaker szczerze, oj, jest tu bady blog od Zira, wow, ale tu fart ma ten Zeus naprawdę, znaczy bardziej chyba jednak skill tak naprawdę, ale wow, ładne zagranie na tym idzie. Dire's bottom tower is under attack. Spirit Breaker biegnie teraz spod fontanny w tego Jakiro. Ale jest tu Spectre teraz blisko, ma 9 poziom już. Drumy też są. No i biegnie ten Spirit Breaker, nie zatrzymuje się póki co. Aj! No zatrzymał się zaraz przed. Już wysunięty ten Jakiro był. Spirit Breaker nam idzie kolejny raz. Radiant's bottom tower is under attack. Na to wygląda. Żera, helma ma, jest też brace, będą drumy. No, Rastito jest troszkę do tyłu, Spektra jednak oczywiście na samej górze. No jest trochę. Oj, właśnie Dagger, to jest, ale no właśnie, za późno. Ale i tak by chyba nie pomógł. Ej, tam dalej. Ale Icepad tutaj blokuje do środka. Zeus ultuje, ale właśnie on teraz zabił WR-kę na dole. Złapali z Darkseerem. Tak, patrzmy co na górze dalej, bo schodzi też Spirit Breaker. Oj, biegnie Spirit Breaker. O, ulti ma też teraz, nie zdąży. Nawet nie chce.
Oby nie zawiódł. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. No Slardar nie kupił Blinka, ma Tranquil Woodsy. Radiant's bottom tower is under attack. Mhm. Tak. Bądź co bądź mu się przydadzą na tym. Teraz tak. Dire's middle tower is under attack. Garcia teraz wysoko na midzie przeciwników, ale teleportuje się do swojej bazy. Mida pchają od bad pick. A tu aż czterech graczy na tym topie po stronie mrocznych. Ciekawie. A Ganim blisko, bardzo nawet blisko na WRC. Dire's middle tower is under attack. No w dżungli chwilę był. No Mekę ma już prawie. Arkane też ma, nie jest źle, ja bym powiedział. Dire's middle tower is under attack. Tak, a można powiedzieć, że Notbad Pick kupił trochę czasu dla Slardara, żeby powrócił do tej gry. Jest 50 z hitów już, gdzie było 0 przez co najmniej 6 minut. WR-ka też do farmia, ale dużo czasu troszkę traci ten... Straczą mrocznie, oni przez chwilę w czterech byli. Teraz no Spectra jakiś tam ten kamp najmniejszy. Potem ten większy, wcześniej ten większy zjadała, no ale właśnie, Zeus tu stoi po prostu, nic nie robi. A teraz tutaj widzimy ciągnie creepy z lasu, będzie je zjadał. Jest ich trochę teraz na bocie, podjęcie tutaj na Slardarze, ale przeżył. Ale też szakle tutaj ładne. Oj, już tutaj ulti swoje wyrzucił. No i właśnie ten Chain Frost. Ten Chain Frost tutaj ich zjadł tak naprawdę. Zero Poptera to nie było, przez to tylko przeżył. Sanji. Dire's top tower is under attack. Radiant structures are. No i zaczyna uciekać Rachopterowi, jak Stalin nie robili, także już się odbili. No właśnie, i patrzmy grafy. Ło, teraz mocno, mocno w dół dla SZS. Ale to nie jest przewaga duża w NBP. Tak. Niewiele brakuje do recepty, a Żyrokopter kończy
Dungeon Yasha. No, jest dość wyrównanie między tymi dwoma bohaterami. A zobaczymy, który będzie silniejszy. No, od samego początku. No i Spirit Breaker, biedak. Butyk skończył w 20 prawie minucie. Olina też oczywiście nie wybaczy. Tak. Tak, po stronie ślisty zdecydowanie. Teraz on jest właśnie z przodu. A on chce w tego spirit, znaczy ten spirit wejść w Zeusa, ale dalej radę. No. Double damage na Windrunnerce. Rangerce. Tak. Dire's top tower is under attack. Czyli dużo spektry próba. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Tak jest. Dire's top tower has fallen. No. Tak, ale też widzimy to, że wartości netto cały czas jest wyrównanie pomiędzy tą Spektrum i tym Żyrokopterem. No ciekawe, ciekawa będzie walka tych tutaj głównych carry. A patrzmy, co ma Lina. Ona ma no 8 poziom jak na razie. Ale ważniejsza WR-ka, gdzie walka midów była. Maga nie ma, jest Blink przed chwilą dopiero dołożony, 1000 golda, Zeus, no Blink, Arcana, Eul, no w wartości netto jest wyżej oczywiście WR-ka, ale nie jest to jakoś bardzo dużo, jeden teamfight do odrobienia. No, już się tutaj ściga WR-ka ze Spektrum, tak, swoją drogą, ale... Zesmokowani są mroczni, idą z bota właśnie. I Slardar będzie najbliżej. Oj. A właśnie, jest lepiej. Oj. Późno w ogóle się skabrze, to coś się dzieje. Niestety dla niego. Tysiąc doświadczenia aż dostali do tego Slardara łącznie, dużo. WR-ka Ogre Club zaczyna. Nie było to statystyk w skille wszystko.
No Wulta, właśnie się to się stało, także ta chwila, na którą pan W czekał, nadeszła. Na okulary ci się przyklei. WR-ka stoi teraz z przodu, a ci są zesmokowani. Faj, ale co fają? Dlaczego? Idą po Rosza, ale tu pingują bardzo. Cóż, ale tu na plecy, oj, Zeus już wie. I wchodzi Spirit Breaker. I Ulton WRSG. Aj, lecą dalej. Bardzo dobre ulti od Zeropotera. Ale też próbuję z Darkiem jeszcze walczyć, ale się nie udaje. Aj, lecą jeden za drugim. Zakira teraz wchodzi na swoją śmierć tak naprawdę. Chociaż na ulta wyrzucił, nie będą chcieli podejmować go. Spectra nawet nie próbowała, chociaż ult wyrzucony. Ale się przestraszyła. Ale wypadła z tego spektra tam na pewno, myślę. BKB w WR-ka składa i co? No, coś takiego, no, no, to z Zeusem. BKB, Żyrokopter, no i Aegis. Czy by Bracera chciał wyrzucać? Tak. tysiące ponad, o już ponad 5, ponieważ grafy się nam teraz cudownie odświeżyły. Ponad 5000 dla notbet peak wartości netto, ale Spectra i tak na samej górze. Dobrze, że nie padła. Jasze ma 2000 golda, zapewne za chwilę będzie manta. Następnie zapewne Heart of Tarask. Zobaczymy. Myślę, że tak. Dokładnie, właśnie tutaj patrzę na tego Darkseera, on ma Blinka, Griffsy, właśnie tak jak mówisz, musi wejść tutaj Stulejosz idealnie, bo jak tego nie będzie, to gra się po prostu będzie kończyć dla nich. A Nodwet Peak? Co myślisz, bo nie skończyłeś przemowy? Licz tutaj wejdzie w smoke, jeszcze Jakiro, ale ten licz rozpada. Czy Jakiro też bardzo szybko? No cóż, Rocket Barrage i rakietka. Oj, coś jakieś się dropło. Laguna wyrzucona, ale powiedzcie sobie szczerze, niewiele tam brakowało. Tak.
Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Gram na Slardarze WR-ka z PKW. Lina z Glimmer Cape'em. No będą puszować teraz chyba topa. Tamtędy chcą wejść. No to wszystko wygląda. No i zdecydowana dominacja tutaj Notbed Peak na mapie. Spektra tu jeszcze gdzieś próbuje sobie szukać miejsca, żeby go farmić. No ale będzie ciężko. 7500, jeżeli chodzi o punkty doświadczenia. Już przekroczyło 10 tysięcy, jeżeli chodzi o wartość netto. Co? Co tam? Czy widzę właśnie, bo OBS coś się dropnął, nie wiem dlaczego, czy serwer, chyba serwer po prostu na hitboxie, bo OBS pokazał, że jakieś ponowne połączenie czy coś. Oj, niestety, ale zaraz będzie widać. A, to może net. Zaraz to będzie widać, ale no jak już będą to słyszeli, to znaczy, że działa. Ja to uspokoiłem, mam nadzieję, na czacie. No nic, ale spokój. Smokują teraz, no na midzie są tutaj w czwórkę, już w piątkę. Zeus za Terlensem, zobaczymy. Oj, zszedł ten smok. Ale to aj, chodzi o ten PKB. I właśnie PKB odjechał w idealnym momencie odpalone. No i spadają się już trzech. Walczy tu jeszcze Dark Sirius, wall wyrzucony, ale niewiele robi. Przeszli nawet przez niego, nie bojąc się go wcale. I teraz zostaje ta Spektra, która w tym wartości netto jest w samej góry po stronie. No i właśnie, nic spada nam bardzo szybko. Zostawili sobie tą Spektrę na koniec. Radiant's bottom tower is under attack. Czekają na creepy MKB, teraz leci też do żyrokoptera. Ale będą musieli się za jakiś czas wycofać, bo są dość tak lokope. A może teraz jeszcze zdążą, ale jest fortyfikacja oczywiście. Oj, wejście tutaj właśnie bliska. Już go nie ma, 9 poziom tylko ma, więc nie ma drugiego level, czyli prosta. Jackiro też 9. Mhm. Oj, Zeus! Przed końcem na to. Oj, ale spadł tutaj dobry. Tak, ale spadły te magów. I wychodzi Dark Seer, on chce się bić. Ale zabrakło! 20 HP na Spirit Breakerze było. Wow. Docie cię nie słychać, coś tak coś pisze w druidedzie. Oj, wejdźcie tutaj. Dark Seer wchodzi.
Zabiło na wyszczone. Tak, ale to jest pierwsze levelowe, nie zbiło ich prawie w nic. Radiant's top tower is under attack. A ten, miałeś ten mikrofon włączony, czy włączyłeś teraz dopiero? Bo ktoś tam pisał, że nie spać. A, włączony cały czas. No nie wiem, ktoś tam pisał, że ci nie słychać w trakcie. No ale nie wiem, jak mówisz, że widać, no to spoko. Tak jak mówiłem. Przeżyć. Żeby tylko przeżyć. Smog teraz pewnie będzie od świetlistych, tak jest. No najpierw Roshana sprawdzałem, ale do niego jeszcze minuta gdzieś. No i zaraz Roshan, czy go zauważą, czy wyjdą? No nie, czeka Lina. Jest, udało się, widzą go. No i jest, Windranger zaczyna. Jeszcze Dedalusa ma odbić się. No dokładnie, nie żyrokopter, ten już miejsca nie ma. No właśnie, ta spektra jest wysoka, ale gdzie reszta teamu tej spektry? Oj. Zbili krypy i idą do przodu teraz? Serio? Krypka w lesie, że rozjadł i idą do przodu. To jest chyba tak. Tak, ale ostatni czas. Tak, Ice Pack mi trafił go. Oj, no właśnie, spekla, idźmy dalej. No, a czy ta spekla tutaj przeżyje? No, ma sporo HP przez ten. Oj, spali się Lina. Było bardzo blisko. No to też. I gonią dalej, ale jeszcze... Wow, ile doświadczenia, 4500 zostali. Wow, tutaj jeszcze mikro na trolu. I Gracjan schowany. Hmm.
No, leci ten herb do tej spektry, tak, jest teraz dopiero. No, ale w odpowiednim momencie biją tą wieżę na miedzie. No BKB on nie, nie odpalił. Radiant's top tower is under attack. Well, that would be a tribute. Invisibility. Radiant's top tower is under attack. No, odbił się ten slarper zdecydowanie. Linen jest z tyłu już nawet. Licz jeszcze tego 11 poziomu nawet nie ma. Zaraz próbuję do farmy. 3000 golda ma, no może jeszcze tą aktarynę zrobi. Ciągle jeszcze rapsy mają po bokach. Jakoś... No zobaczymy. O, Arcane Bootsy zrobił i Vitality Boostera, co ciekawe, no, chyba do przeżycia. 1700 ma życia teraz, no zobaczymy na ile to się uda. Można tak powiedzieć. No i będą topem teraz chcieli wejść. Aegis ciągle jeszcze na Windrangerce, ale to już będzie na ukończeniu powoli. Ciekawe co Spirit Breaker zrobi, 2200 golda. Może jeszcze Blade Maila będzie chciał robić. A to jest supporta Spirit Breaker. No, czyli rozłożył tego buta i znowu brązowego, tak jest, tak? Mówiłem o Ktoryna. Tak, ale patrz, to ma życie, chyba nie żyje, chociaż nie. A tak. Jest buyback. Ale licza ulicy mocno biega po nich, ale to ciągle pierwsze levelować. Jest spektra. No, kolejny buyback, już chyba czwarty. Lina, no nie przeżyła. Zeusy, to podnosi Zlatara. Oj, ale tam Żyro, co ważniejsze, spadł. Chyba ma Warfit te buybacki, tylko Slardar żyje. Patrzmy w podsumowaniu, 10 tysięcy doświadczenia dostali. Goldzie troszeczkę na minus, ale 10 tysięcy doświadczenia, 4100 dla Zeusa. Miał 18 level, jest 20. Po tym teamfightie. Tak, i ta oktaryna to już kwestia bardzo małego czasu. Wiesz, ma, tak, to kwestia, dolecia, żeby doleciał. Tego właśnie mało czasu. No właśnie, ale oni idą na razie. No, Żyro jeszcze nie buybackuje ich i chyba nie będzie chciał. No, będą chcieli kasę zdobyć na tym towerze. No i cofają. Spirit Breaker biegnie. No ale teraz skancelował. Na to wygląda.
On go ma, on nie padł. Tak, a Zeus się odbił troszeczkę, więc coś może z tego być. No, w punktach doświadczenia jeszcze ciągle przewaga jest dość duża, ale zmalała dość znacznie. Wartości netto praktycznie nie drgnęło. Jest smoke, oni wchodzą tutaj teraz za sus, tak na kolejny raz. Też smoke, ale Zeus ma to dobra. Oj, tak się strzeżył, Żyro nie ma, Liny nie ma, Zardar też. No Diffusor z drugiego poziomu dla statów. No i kolejne 6600, to doświadczenie 3100 godzin. Dokładnie. Jest Pekra znowu wartości netto najwyżej. Chociaż niewiele wyżej niż Żyrokopter. No jeszcze fortyfikują, żeby przedłużyć. No na razie pają. Radiant's middle tower has fallen. Tak. No chcieliby te reaksy, bo swoich nie mają na midzie. No ale właśnie. No gra na razie długa, jest 47 minut już za nami. No, niestety, dla nich tak. No ale te BKB teraz też przeszkadzają mu w tym, więc raczej już dobrych ścian nie zobaczymy. Jest kolejny Roshan, tym razem już z Serem. WR-ka zabiera kolejny raz. Ser tylko jeszcze został, Slardar zabierze. Ale sporo pieniędzy właśnie ma WR-ka. 5000 już prawie. Tak. Ewentualnie może jeszcze Mjolnir. Zawsze może być Moonshard, nawet na midrzewce. Na pewno nie teraz. Tak.
No i botem idą tym razem, tutaj próbują. Jeszcze tędy nie próbowali. No, mamy. Zyskiwała fontannie. WR-ka mocno już obita. Wszyscy mają bajbaki. Poza Jakiro i Liczem. Także karnawał tu za chwilę bajbaków będziemy mogli zobaczyć. No cóż. No ja patrzę właśnie teraz na przedmioty wszystkich. Żyro tym razem ma ser. Nie Slarder. No bez buybacka, że kopter. Także jak im ten fight nie wyjdzie to... A zaraz wracam ser. Sekunda. Oj, serki jestem. Tak, tylko właśnie. Chyba go strukturę, no ale będzie go łatwo zabić. Aż tak chyba nie. No tym blinkiem dogania. Jest buty, tak. No, no powolutku. Prawie wyrównanie, jeżeli chodzi o wartość netto i punkty doświadczenia. Thank you.
No, próbuję znaleźć miejsce na farmę, ale... Oj, bez krzyżowca! Oj, nie są zabra. Liny nie ma już. Idą dalej. Znowu. O. Tak, a tutaj nam idzie dalej walka. Zabra jeszcze chyba ucieknie. Oj, chociaż to ściga. A Spektra uciekła ostatecznie. Oj, Zardara nie ma. Żyro zaraz spada. Tak. Tak. No i WR-ka. Tak. Ciekawe, patrzmy na ten graf. 4811 tysięcy doświadczenia. Wszyscy mają bajwaki poza liczem. No to czyż BNBP miał tutaj teraz wykupywać? The Centurion returns. Radiant's middle barracks are under attack. Structures are fortified. No tak, ale użyte tylko dwa te buybacki. Co? Teraz patrzmy te grafy, no. Bliskie to zero wszystko. Tylko ciągle jednak raksy zbite po stronie mrocznych. Tak. Może też Butterfly. No idzie na razie do tego sklepu. Demon Edge. Chyba tak. No, patrzmy właśnie. No, ale krypy tutaj widzą roczny. No dobra,
Szukałem teraz świetnej Sion i jest właśnie na Darkseera podjęcie. I już go nie ma, ten BKB nawet nie zdążył użyć. I Zero Copter teraz właśnie bije bardzo mocno wszystkich. Już nie ma Zeusa, Jakiro też tutaj spływa powoli. Chociaż ulti licza, pobiło ich bardzo mocno, przez to spadł nam Spirit Breaker. No, low HP są teraz, ale jak widzimy spokojnie tutaj tego licza zbili. Nawet bez smoka byli tutaj świetliści. Weszli po prostu do lasu, zauważyli Darkseera i tyle. Po prostu. Kolej. No z Eternalem to ciekawe Zeus chodzi. No, muszą się bronić. No, ale właśnie blisko jest WRK Spirit Breaker, teraz tam chwila właśnie widzą, już właśnie. Spirit Breaker się wykupił. Na razie wycofują. Nawet nie sprawdzają. Czy receptę może dokupić teraz? Już to chyba, jak dobrze pamiętam, działa, że można co chwilę receptę kupować i czarnić się odnawiałem. Jeżeli się nie mylę. No właśnie, szybko tutaj skończyli. Sanjen Yasha odrzucono 3 razy. Tak, zabrał Spirit Breaker ze sobą. No ale cóż, nie ma miejsca już, a jaki jest kolejny? No, wyrównana gra. Patrzmy na te grafy. Jak to wygląda. No, przewaga dla świetlistych kolejny raz. Nie jest wielka, ale jest znacząca jednak. W razie nikt nie dokupuje. Wartości. On Travelsy ma teraz. Zamiast Power Threadów. Tak. Na pewno by się przydał.
Tak, na cooldownie mają. Tak, wytram Gorda. Na Havarda chyba. Wow. Nie zgadnąłbym. Nie zgadnąłbym, ale już zobaczyłem. 624. Po godzinie grze myślę, że dużo. Może nie jest jakaś zatrważająca wielkość, ale dużo jest. No i gdzie oni teraz chcą iść? Stoją na tym midzie, nie pchają w żadnej linii. Czyżby midem? No i Spectra stoi po strasznie dużym moment, czyli widać. No tak, tak, to wygląda mi zabić, jest manta. Laguna w nią wyrzucona, ale właśnie spokojnie ucieka do fontanny. No i to mi stało teraz. Tak, aż lagi sobie. Spirit Breakera nie ma, wraca Spectra. Kurza. Mandały sekro. No sekund na szyrokopterze, ale no jest ten buyback, tak jak mówisz. Zero Viper. No. Dokładnie. 6800 już na Spectrze. No pytanie, kiedy będzie chciała coś dokupić. No, right click ma bardzo mocny. Z Mushardem to by bolało bardzo, ale no, czy się zdecyduje? Tak, i buyback. Nie wiem dlaczego aż do fontanny się cofa teraz. Zaliczona. Jest refresher. Tak. Sprzedane. Ma 4000 golda. Doroszona jeszcze kawał czasu. Następnego. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. No. No Spectra tam jest, no będą musieli ją bronić. Aj, no ale nie wchodzą dalej. Darkseer jeszcze nie wraca? Nie wraca jeszcze. Akira też będzie. Scout. Ale Spectra ultra odpala. Oj, i zejście na tą linę, ale Glimmer Cave użyty. Oj, jeszcze Lightning Bolt. Tak. I jeszcze Spirit Breaker. Oj, uciekł. Oj. I Eternal Blade od Zeusa. Oj.
Ha, no dobrze, no i tak, grafy wyglądają po równi. No, nie chcą jakoś tak puszować bardzo. Czekają na creepy. Spectra jest na bocie. Lina. Tak, ale się przestraszyli bardzo. Jeszcze nie koniec gry. 70 minut prawie. No i co teraz? Co Spectra nie wie, nie ma chyba sensu, żeby farmić więcej. Chociaż no, dualnie buyback i ten Moonshard. Kolejny buyback. Rapier na żyro. No więc not bad pick. Wszystko na jedną kartę, no to teraz patrzymy tylko już na żyrokoptera. Tak, ale też chociażby Slardera po stronie świetlistych, tak? Ma 3800 golda, zobaczymy co zrobi. Może będzie AC, przydałoby się tutaj dla żyrokoptera również. Tak. No są. O, ale już wyskotowali ich, Zeus ult. Ale idą dalej. Ale wycofują się za to mroczni. Oni ciągle chyba jeszcze nie wiedzą, że Żyro ma tego Rapiera. Tak, no i zaraz. Korzeń sprawdzał, nie wierzę, nie wiem kogo. Tak. No i Zeus biegnie teraz. O, counter, dobrze. Zeus ultuje, wyskautował gdzie oni są. Idzie dalej ten Zeus. On jest tu solo. Oj, ja chciałby Spirit Breakera złapać. Ale się nie uda. Oj. Tak. Właśnie. Pan Dietar chce nałożyć Sisonę, ale nie tyle robi. Oj, Żyron poszedł prawie z tyłu i spada. Liny też już nie ma. No właśnie. Toma. No. Ty nawet ja nie będziesz? Ten jest ciekawy, ale nie mogę pójść. Nie mogę.
Jestem. Tak, widziałem. Tak, zakupiony ten Moonshard. No. Dobra. No, dzięki Wiechmen. Dobra, gra godzina 13 minut. No i wygrywa. Spróbuj zrandomować. No, bardzo ładna gra. Przez większość można było pomyśleć, że no, jak widzimy po grafach, MBP wygra, a jednak stało się inaczej. No. No i co? WR-ka wygrywa. Na początku miała tak fajnie. Te teamfighty, jedna, druga drużyna wygrywa. No. Super. I cóż, no to nie przedłużając, zapraszamy za chwilę na kolejną grę. Best of Three, pierwszą grę wygrywa, spróbuj zrandomować.